Witam Państwa bardzo serdecznie na 36. podlaskich spotkaniach literackich. Podlaskie spotkania literackie rozpoczęły się w poniedziałek, także trwają codziennie aż do soboty. Organizatorem podlaskich spotkań literackich jest Urząd Miasta Biała Podlaska oraz Bialskie Centrum Kultury. Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Południowego Podlasia, Kinem Merkury oraz Klubem Literackim Maksyma. Proszę Państwa, honorowym patronatem objął tą imprezę prezydent miasta Michał Litwiniuk. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest Grzegorz Szupiluk, a będą prezentowane wiersze z jego tomiku Kwiatosłowa. Grzegorz od wielu lat współpracuje z nami, jest to poeta, który tutaj mieszka na naszym osiedlu, na osiedlu młodych. Jest to człowiek kultury, poliglota, znający cztery języki obce, wierny pisaniu i odważny w czasach kryzysu. Dzisiejsze wiersze będą czytać pani Barbara Chwesiuk, Ireneusz Wagner i Leszek Ciepły. Trzecie podejście z prezentacją poezji w tym roku miało być w marcu. Mamy teraz prawie listopad. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy oglądają nas czas online, że są w domu i też znajdzie chwilę na posłuchanie poezji. Przez brunatną ziemię przebija się nadzieja jak zielona trawa, a w moim sercu jest miejsce na wiosenną miłość. Widzę kobiety, ich rozwiane włosy opadają na ramiona, niczym strugi złotego deszczu. Włosy czekają, aby ktoś je delikatnie dotknął i pomyśleć, że tyle marnuje się nadziei, gdy czerń zimowych palt zastępują sukienki w rajskich kolorach. Początek wolności. Oto ktoś stracił zdrowie i znowu je odzyskał. Powiedziałby Adam Mickiewicz, gdyby Emilia Plater mogła, na pewno uroniłaby łzę wzruszenia. Tu po raz pierwszy usłyszałem o Katyniu, a w telewizji powiedziano, że skończył się komunizm. Byliśmy jak tabula rasa. Nauczyciele widzieli w nas nieoszlifowane diamenty. Mogliśmy się buntować w wolnym kraju. Bunt o ideały to wypłynięcie na głębię. Czasami trudno mi zaakceptować rzeczywistość, która trzyma mnie na ziemi. Wtedy słucham psalmów, tej wielkiej obietnicy szczęścia po śmierci. A ja chciałbym poczuć tutaj, choć odrobinę nieba. Któż nie chciałby przeżyć prawdziwej miłości? Platon powiedział, że każdy, kogo dotyka miłość, staje się poetą. Może zachwycić się zwyczajnym uśmiechem. Wtedy głos kobiety staje się anielskim śpiewem, a niedoskonałość wielkim darem Boga. Pandemia. Do miasta wkroczył wróg niewidzialny, zabijający najsłabszych. Na półce mam dżumę Alberta Camus. Nie widzę na ulicach pięknych kobiet, nie widzę na ulicach żadnych kobiet. Ludzie pochowali się po domach, w Bergamo kolumna i ciężarówek wiezie trupy z tego dnia. Nadchodzi strach, wielki strach. W kościołach modli się garstka ludzi. Panie, powiedziałeś, że jestem najdroższy w Twoim sercu. Czy coś zrobisz? Kiedy panuje strach, miłość opuszcza ludzi, a jest wtedy najbardziej potrzebna. Jak fotografia kogoś bliskiego w kieszeni, jak kromka chleba dla głodującego. Ludzie uwięzieni w domach doświadczają klaustrofobii duszy. Tak bardzo chciałbym myśleć wiersze, psalmy, a co potrafię, to kolejny rekwiem. I będzie jeszcze gorzej. I na koniec wiersz, który się wiąże z wydarzeniami ostatnich dni. List do fanatyka. Mówisz, że mamy wolność, bo możemy swobodnie chodzić po ulicach. A w 1938 można było? Twoi bogowie niby na Olimpie uśmiechają się w telewizji, a tak naprawdę pragną tylko władzy. Mają posłuszne psy, niczym w folwarku zwierzęcym. Jesteś na smyczy, choć temu zaprzeczasz. Codziennie dostajesz miskę pysznego jedzenia. Zawsze będziesz wiernym psem, ale są inni. Oni zdają sobie sprawę z wielkiej obłudy, spotykają się po lasach, śpiewają piosenki o wolności. Jutro staną przed szpalerem twoich kolegów i poczujesz wielki wstyd, kiedy poeta powie,
Ja wszystko pamiętam. Grzesiu, to dla ciebie pamiątka z podlaskich spotkań literackich. Mam również pamiątki dla osób, które dzisiaj czytały. Może powiem trochę górnolotnie. Poeta powinien powiedzieć sumieniem narodu. I ktoś poeta napisał, nie żal różkie z pomu lasy, prawda? Wojewódka to słowa. Najważniejsze były właśnie wiersze, które przeczytał Irek Wagner, czyli Obudź się i nie tęskni mi panie. Bardzo się cieszę, że ludzie uczyli empatię, czytając mi wiersze, to świadczy o tym, że one są prawdziwe. I no, jeśli komuś pomogą trochę w życiu pisać jakiś wiersz, to jest dla mnie wielki zaszczyt. Okay. A dla poety to są też trudne czasy, panie Grzegorzu? To są trudne czasy. Bo poeta jest człowiekiem wrażliwym. Jeśli intuicyjnie czuje się w sercu, że kraj zmierza w tym kierunku, w stronę autorytaryzmu, to w sumie nie każe pisać wiersze. Taki głos na puszczy, prawda?